właśnie, żeśmy się bali, bo mówią, że to tam niebezpiecznie, nie? Przy tej syryjskiej granicy. Oni po prostu w środku nocy wyszli w piżamach. No, się okazało, że to są cytryny. Ty to masz łeb! Koniec sielanki, znowu jesteśmy w drodze. Po drodze spotkamy jeszcze naszych znajomych, nowych znajomych z Anglii, których poznaliśmy w Rumunii, jak jechaliśmy tutaj. A także później chcielibyśmy odwiedzić znajomych z Turcji. Turków, których poznaliśmy tutaj, jak byliśmy pierwszy raz. I ta rodzina jest dla nas bardzo szczególna, bardzo żeśmy się polubili. Tam niedźwiedź akurat, tutaj jesteśmy na stacji, wodę tankujemy, tam inne rzeczy, więc mogą być hałasy w tle. Ta rodzina z Turcji, słuchajcie. Ach, wiecie, my żeśmy ich odwiedzili na wschodzie Turcji, oni mieszkali w Hatay. Bardzo na początku żeśmy nie planowali tam jechać, bo właśnie żeśmy się bali, bo mówią, że to tam niebezpiecznie, nie? Przy tej syryjskiej granicy, a my spotkaliśmy ich właśnie w Mersin, właśnie niedaleko tutaj, gdzie teraz jesteśmy. I oni powiedzieli, dlaczego wy się tam boicie, przecież tam nie ma, nie jest niebezpiecznie. No i faktycznie żeśmy zdecydowali się pojechać i bardzo żeśmy się cieszyli, bo mogliśmy ich poznać lepiej, porozmawiać właśnie o życiu w Turcji, bo łatwo nie jest. No i słuchajcie, jak były te wielkie trzęsienia ziemi, to oni stracili swoje nowe mieszkanie. Mieszkanie, z którego byli tak dumni, które nam właśnie pokazywali i no po prostu się chwalili, jakby można powiedzieć tak, że dorobili się i że tak się cieszyli tym nowym mieszkaniem. I oni to wszystko stracili w wyniku trzęsienia ziemi. Całe to miasto, to wszystko, co żeśmy tam zwiedzali, to po prostu jest zrównane z ziemią. Oni przenieśli się z tego miasta do Mersin, bo najpierw się zatrzymali u swojej rodziny i potem stwierdzili, że tam zostaną. No i chcielibyśmy właśnie ich odwiedzić, zobaczyć, jak sobie radzą, no, trochę podnieść na duchu. Może jak trzeba, to trochę wesprzeć finansowo. Wtedy też ich żeśmy zaraz po tym trzęsieniu ziemi. Niektórzy z was się dołożyli, od razu dziękuję pięknie, jeżeli oglądacie. Właśnie to jest ta rodzina, dla której zbieraliśmy pieniądze. My też daliśmy tyle, ile mogliśmy. No i tak, i ciekawa właśnie jestem, jak oni sobie radzą i psychicznie, no i w ogóle. Chodź.
not on her own? No. She had a mum. She was on her own for the first 3 or 4 hours, and then it got like dark, and then her mum arrived. So. A to przyjaciółka, no. Well, Abby, you want to say goodbye, mate? You want to say goodbye? Well, you're right. Oh. Lip goodbye. Well, you're right. Well, Bella, come here. Bella, come here. She wants to bloody go, mate. Oh. Doggy goodbyes. Bella, stop it. Oh, okay, this wasn't very polite, Bella. So how you wanna go with them if you don't like them? Maybe she just wants to swap places. Yeah. Well, you're alright. Ale było fajnie, no super. Powiem wam szczerze, że poznajemy sporo ludzi po drodze, ale bardzo rzadko mamy szansę zobaczyć ich ponownie. Tak więc fajnie. Fajnie, bo polubiliśmy się bardzo już za pierwszym razem, za drugim jeszcze bardziej. I na pewno będziemy w kontakcie. Może gdzieś kiedyś uda się znowu spotkać w świecie. No, a teraz nic. Ostatni dzień tutaj. Popatrzcie, jaki piękny widok jest. Cudne miejsce. Tam jest plaża, naprzeciwko której jest wysepka, na której jest zamek. Tak więc w ogóle magiczne miejsce. Pięknie jest to oświetlone wieczorem. Jest tutaj gdzie chodzić, naprawdę co oglądać. Bardzo fajne miejsce. Ja nie będę tu szczegółowo pokazywać, bo to było w takim odcinku z Turcji. Tam w playliście możecie sobie znaleźć i ja zostawię oczywiście link w komentarzu w filmie, bo jest tutaj co odkrywać. Tutaj są takie starożytne w skale wykute grobowce i tu wszystko jest za darmo. W ogóle jest trochę odkrywania, niełatwo jest znaleźć to miejsce, więc świetna przygoda właśnie jak ktoś ma takiego bakcyla odkrywcy, a oczywiście to miejsce jest zaznaczone na mapce, na tych mapach, które udostępniamy. Możecie ich obserwować na Instagramie. Henry robi bardzo fajne rolki z ich psem Sandy, którą to właśnie znaleźli w Albanii, jak była szczeniakiem, i znaleźli ją w krzakach, słuchajcie, i postanowili ją adoptować. No, tak więc piękni ludzie, żyją w podróży. No, nie, w ogóle nie ma o czym dyskutować. No, szkoda, że nie chcieli pokazać do kamery, ale to jest okej. No. Jak to Henry powiedział, on woli pokazywać życie tego psa, tak więc ten Instagram właśnie na tym polega. Ale mamy właśnie podobne, wiecie, podejście. To jest niesamowite, że spotykasz ludzi, wiecie, tak, no, znikąd i nagle się okazuje, że oni tak samo myślą jak ty. Mimo różnicy wieku, bo między nami to naprawdę, wiecie, jest taka różnica, moglibyśmy być ich rodzicami tak naprawdę rzecz biorąc. Więc to jest niesamowite, że łączy nas podobne podejście do życia, pasja do podróżowania i wiecie, no nie można się nagadać, po prostu nie można skończyć. No, tak więc fajnie. Zrobiliśmy im nasze danie popisowe, placki, tak, które oczywiście bardzo mi smakowały, tak więc fajnie. Się cieszymy. No, a my teraz, no nic, powrót do życia obozowego, normalnego życia obozowego, zawsze coś wyskoczy, właśnie się wczoraj zepsuł zamek i teraz niedźwiedź tam walczy i naprawia, bo na szczęście mamy zapasowy, bo to już nie pierwszy raz, drugi raz nam się zepsuł i faktycznie pierwszy raz nam się też zepsuł tu w Turcji, jak byliśmy i no, tak więc już teraz przezorny, ma wszystko co trzeba zapasowe, wszystko co ewentualnie się psuje. To mamy zapasowe, wiecie, zapasową pompkę do wody, zapasowe wybasto, tak więc wszystkie takie rzeczy newralgiczne, jakieś
drugą kuchenkę, nie? Jakby ta się zepsuła, tak żeby można było po prostu funkcjonować, bo w niektórych krajach jest duży problem z kupieniem. To nie jest tak, jak o, że sobie zamówisz na internecie. My nie możemy sobie wszędzie zamówić, jest problem z dostawą, gdzie dostawa. Nawet jak to się da zorganizować, to w ogóle w niektórych krajach, jak w Iranie na przykład, to nic nie można tam mieć, co zresztą pokazywałam właśnie w jednym z filmów z Iranu. Jak ktoś jeszcze nie oglądał tej serii, to polecam. I też jak ktoś nie widział starych filmów z Turcji, polecam. Jest właśnie fantastyczny film stąd, z tego miejsca. Piękne trasy do trekkingu i troszkę właśnie wspinaczki, tak więc tu trochę się trzeba powspinać. No, jak ktoś ma trochę cierpliwości i tężyzny fizycznej, to nie jest bardzo trudne, ale no, można się ssapać, to wtedy można sobie te grobowce tutaj znaleźć i pooglądać, no, za darmożkę i na dodatek jest się tutaj samemu, to jest niesamowite, nie? Że tu nie idziesz po sznurku z gromadą turystów, tylko po prostu jesteś sam, odkrywasz w swoim czasie i możesz tam być tak długo jak chcesz, narobić sobie zdjęć lub tak po prostu, wiecie, podziwiać i chwila zadumy, bo przecież ktoś zrobił to kilkaset lat temu, a my dzisiaj dalej przychodzimy w te same miejsca i obserwujemy, tak więc piękne rzeczy, świat jest piękny, ludzie są piękni. No, a ja idę do roboty też, ja będę montować filmy tradycyjnie. No, na razie. He's so cute. Dobrze było ich zobaczyć, ale nie obyło się bez łez i to po obu stronach. Ja mam swoje doświadczenia, oni mają swoje teraz trudne doświadczenia. Bardzo dobrze się rozumiemy, ale też wiecie, no trudno nie zadawać sobie pytania i myśleć, wiecie, że to życie jest takie niesprawiedliwe, ale tak jest po prostu. Życie nie rozdaje kart, wiecie, porówno.
jednemu więcej goryczy, drugiemu więcej szczęścia, jednemu mniej, drugiemu więcej pieniędzy i tak dalej. No i tak po prostu jest. Los rzuci ci coś pod nogi, jakieś kłody i po prostu radź sobie z tym. Nikt się nie pyta, czy jesteś na to gotowy, czy to jest odpowiedni czas, tylko po prostu nagle. Jak było trzęsienie ziemi, to oni po prostu w środku nocy wyszli w piżamach i tak po prostu to wygląda. Stracili wszystko tam. Absolutnie wszystko. Budynek wprawdzie stoi, ale nie jest bezpieczny, nie można do niego wejść. I mieli właśnie nowe mieszkanie, nowo wybudowany blok, wiecie, kupili na kredyt, taki dorobek życia, wiadomo, że musisz tam wziąć, mieć jakiś wkład własny i tak dalej. I to mieszkanie miało 150 metrów, no piękne było, naprawdę. A teraz, bo nawet żeśmy z nimi rozmawiali właśnie, co z tym kredytem i tak dalej, no to oczywiście raty kredytu są zawieszone. Ale nikt ci nie odda tego, co już wpłaciłeś, tego twojego wkładu. Teraz dopiero trwają, a minął już no, sporo czasu, chyba rok czy półtora, rok? No tak mniej więcej już nie wiem, rok, półtora, nie tam, trudno jest powiedzieć, już nie będę liczyć teraz. I dopiero trwają tam jakby rozmowy, co z tym dalej zrobić, co z tymi wszystkimi ludźmi w takiej sytuacji. Podobno już są jakieś propozycje, że mogą dostać właśnie inne mieszkanie i jakby ten wkład własny się przeniesie na tamto mieszkanie, ale to mieszkanie nowe jest dwa razy droższe, a dwa razy mniejsze niż to, co oni mieli. No tak więc wiecie, no nijak to nie jest sprawiedliwe. No ale znowu, nie masz wyjścia, prawda? Bo albo w ogóle stracisz te pieniądze w całości, albo po prostu przyjmiesz tą ofertę i weźmiesz to, co ci dają. Więc oni sami nie wiedzą. Jakby, bo to jeszcze to są na razie takie propozycje, więc jeszcze nie musieli podejmować ostatecznej decyzji, ale nie potrafili odpowiedzieć, jaką decyzję podejmą w tej chwili. No bo to po prostu dla nich nie jest korzystne. Teraz. I właśnie chłopcy, nie? Bo po prostu mają dwóch synów 14-18 lat i wiecie, to jest taki wiek, kiedy potrzebujesz tej własnej przestrzeni. Każdy z nich miał swój własny pokój. Teraz dzielą pokój i nawet łóżko, śpią w jednym łóżku. I takim jakby jedynym takim pozytywnym akcentem jest to, że oni zawsze marzyli o tym, żeby mieć pieska. Właśnie jak poznali Belę, to oni się tak w niej zakochali i tak strasznie chcieli. Tam przedtem nawet się mnie pytali. Ja też nie byli zamożni, tak żeby sobie takiego rasowego pieska kupić. A z ulicy nie da się tu przygarnąć, bo tutaj wszystkie psy są duże. Nie ma takich małych psów, gdzie tam z ulicy weźmiesz. Wszystkie to są takie giganty. No oni chcieli takiego pieska do domu. No i to było takie zawsze ich marzenie. No i okazało się, że oni po prostu jak po tym trzęsieniu gdzieś byli na plaży i spotkali taką panią z pieskiem i tam się zachwycali tym jej pudelkiem, to ta pani im obiecała, że jak ta suczka będzie miała dzieci, to ona im jednego podaruje. No i podarowała im właśnie parę dni przed naszym przyjazdem, tak więc byli przeszczęśliwi. Przecudowny ten piesek, po prostu super. What? Super fajny. Więc no, to taki jakby pozytyw. No i co? No po prostu pchają do przodu, bo nie masz innego wyjścia. No znaczy masz, to tak jak ja do niej mówiłam. Możesz po prostu siedzieć i płakać, ale nie ma takich łez po prostu, które by to wypłakały i ci coś pomogły. Ty płaczesz, płaczesz i nic z tego jakby nie wynika, tak? Więc każdy po pewnym czasie tej rozpaczy, tego płaczu, jakkolwiek ktoś tam przeżywa, bo każdy przeżywa na inny sposób, no to po pewnym czasie dojdziesz do wniosku, że no tak dłużej żyć nie możesz i coś musisz zrobić i po prostu wiecie, no, pchać do przodu. A więc jak ktoś z was jest w trudnej sytuacji, albo może zna kogoś, kto przeżywa teraz jakiś wielki życiowy dramat, to proszę, przyślijcie go tutaj, niech poczyta mojego bloga,
Tam jest mój wpis i wpisy innych osób i po prostu wiecie, no wspierajmy się wzajemnie, bo to jest jedyne, co możemy zrobić. No i znowu wylądowaliśmy w krzakach. Popatrzcie, jaką miejscówkę żeśmy mieli. To możemy zaliczyć do naszej, no chyba nawet nie top 10, bo mieliśmy taką do tej pory 10 najgorszych miejsc. Uwierzcie mi, że to nie jest najgorsze miejsce, w jakim żeśmy spali. Mieliśmy zaplanowany nocleg w innym miejscu, ale po prostu pojechaliśmy tam, nad taką tamą. Ale była akurat właśnie sobota wieczór i było tak dużo ludzi, że no musieliśmy zrezygnować, bo po prostu my teraz z trzema psami, no musimy bardziej wybierać te miejsca z dala od ludzi. Więc ja wtedy używam Google Maps, po prostu taki widok satelitarny i szukam jakichś takich miejsc właśnie zielonych i tak dalej. I nie było żadnych miejsc zielonych, były tylko pola. No ale w polach też zawsze znajdzie się taki kawałek, tak jak tutaj, gdzieś jakaś taka przestrzeń. Ta droga tam właśnie, my przejechaliśmy tam wczoraj, jest ślepa. I wiecie, właśnie bardzo ciężko jest po ciemku szukać miejsc. No ale wiadomo, polne drogi, prawda, pokazuje ci na mapie, jakoś tam się da przejechać, więc żeśmy skończyli w takim oto miejscu. Dzisiaj rano stwierdzam, że to nie jest najgorsze miejsce. Wczoraj po ciemku wyglądało o wiele gorzej, no i też o wiele gorzej śmierdziało. Czy pachniało, powinnam powiedzieć, pachniało wsią. Więc teraz te pola są świeżo zaorane i świeżo nawożone obornikiem. I dlatego po prostu mówię, jak ja zasnę, nie ma takiej ilości wina, która pomogłaby mi zasnąć. Ale na szczęście udało się zasnąć, bo spaliśmy w pralni. Słuchajcie, korzystając z okazji, jak byliśmy u tych znajomych, to poprosiliśmy, czy możemy zrobić pranie. Bo tutaj w Turcji nie ma tych takich automatycznych, jak w Hiszpanii czy w innych krajach. Dlatego zaraz żeśmy dorwali pralkę, poprosiliśmy i nastawiliśmy, no i gdzieś to musimy suszyć. Pięknie nam wszystko pachniało tutaj w środku. O, i jeszcze tu niedźwiedzia koszulę. I to jest Turcja właśnie, zobaczcie. Przyjechał pan tutaj nawozić. Co to są, pomarańcze chyba? Idę po jakiś worek. No, się okazało, że to są cytryny, ale zobaczcie, jaka ta jest ogromna. Wow. Super. Bardzo miło. Czas ruszać w dalszą drogę. Niestety nie kierujemy się prosto do granicy z Iranem, bo najpierw musimy podjechać do miejscowości Erzurum, czyli odbijamy na północ, bagatela 1000 km, bo tam właśnie znajduje się irański konsulat i tam odbierzemy nasze wizy. Po drodze będziemy mijali piękne miasto San Liurfa, które jest naszym ulubionym miastem na wschodzie Turcji, ale tym razem nie będziemy się tam zatrzymywać. Film z tego miasta oczywiście możecie pooglądać na naszym kanale. Popatrzcie. Cały czas po drodze mijamy takie właśnie domy rozwalone przez trzęsienie ziemi. I mówię wam, aż ciarki idą. Tyle żeśmy widzieli takich miast po prostu. No, w miastach tam już więcej rzeczy jest. Już po prostu te gruzy są, no wiecie, usunięte i budują nowe domy. Ale naprawdę tyle ludzi straciło swoje domy w tych trzęsieniach ziemi. Thank you.
zobacz, jak dopiero posprzątane jest. Po prostu plus na prawo i lewo. Popatrz, stawiałem nowe bloki. Zgaduj, zgadula, a co niedźwiedź kombinuje? Mój pomysłowy Dobromir. Bo musimy posuszyć resztę prania po prostu. A tutaj akurat żeśmy znaleźli miejsce, gdzie w ogóle nie ma no, żadnego drzewka, nie? Nic nie ma. Tam jakieś dalej krzewy, ale drzewa ani jednego. I co? Ty to masz łeb. No pięknie. Dzisiaj gotowanie będę robić, nie żebym nie gotowała codziennie, ale nie codziennie nagrywam. Mam jeszcze trochę kapusty kiszonej i tutaj jeszcze można dostać seler. Nie ma pietruszki, ale udało mi się kupić czarną rzepę. Nie ma pora, ale mam cebulę. No i wiadomo, warchew, ziemniaki to wszędzie można kupić i miałeś zbliżenia robić. No, ale nie szkodzi. Niedźwiedź uczy się nagrywać, a ja nie muszę się uczyć, jak gotować. No, heja, zbliżenie. Musiałam emigrować w inne miejsce, bo wiatr straszny, chmury się zbierają, jak widzicie. Tak więc, no, mam nadzieję, że nas stąd nie przygoni, bo mamy epicką miejscówkę, ale w takich miejscach wiatr potrafi płatać figle. No, właśnie, jeszcze widać wiatr w moich włosach. No to co ja tam mówiłam? Że fajni ludzie, zarąbiści po prostu. Ale ta piła jest zajebista. Bez kitu. Nie, fajna ta piłka jest. Niedźwiedź ma taką fajną piłkę bushcraftową. A może nam pokaże? Pokażesz nam? Nie. Nie pokażę. Jest, no ale drogo. Można sobie kupić. Zaraz ja pokażę. Bardzo fajna jest.
Nie mam parcia na szkło. Nie masz parcia na szkło, to nie chodzi o parcie na szkło, na tylko... Na wiele innych rzeczy też nie mam parcia. Tylko o to, żeby polecić komuś, bo może komuś się przyda. No to jest na ale drogo, no. No ale skąd będą wiedzieli, jaką kupić? Musisz powiedzieć, jaka. Bo taką sam... lepszą, amerykańską. To akurat jest japońska. Polecił nam znajomy.